Also irgendeine Frage oder? Nein, nein, nein. Kann ich gerne behilflich sein. Okay. Ta szóstka to ma ten już ekran wyskakujący? Tak, tak, tak. A, już tak. Ja nam mówię, jedzie mnie. Ale odczucia możesz mieć takie trochę, jakby było auto zmulone, bo wcześniej jechałeś Yaris-ką 1.0. Nie, tak? Nie. Tak, tak. Znaczy na pewno w stosunku do szóstki tu, wiesz, no... niesie koszty eksploatacyjne, jakby nie patrzysz, nie? Bo i koła mniejsze, i spalanie mniejsze. Silnik ten sam, tylko tam było 177. Ale masa większa auto, nie? Tak, tak. No, tam, tak patrzyłem po osiągach, no to tam dobre pół sekundy ma, jest słabsze. Nie? No to czuć, na samochodzie to czuć. Książce serwisowej, bo książka serwisowa chyba jest u nich. Tam są podane interwały na wszystkie czynności. Tutaj co jakiś głupi jeden napinacz zmienili i od razu tam się zmieniały. Tak. Witajcie w Fuldzie. Dzień marca, jest z nami pan Arek, kupujemy Audi A4. To właśnie na załączonym obrazku, przyjechaliśmy o godzinie 9, jest 10 chyba 50. Auto już kupujemy. Jesteśmy po jeździe próbnej, podnośniku, diagnostyce komputerowej. Strasznie wieje. Pierwsza rejestracja 2013, rok produkcji też 2013. Sprawdziliśmy historię serwisowania tego auta, otrzymaliśmy raport z Audi. Rok produkcji, no znaczy data produkcji dokładnie 16 stycznia 2013. Z taką datą on wyszedł z Audi. 164 tysiące, dieselek, dwulitrowy, 163 konie. Cena na placu 17 800, w internecie 16 800, cena ostateczna po negocjacjach 16 300.
wiecznie dzisiaj, więc oszczędnie w słowach, pewnie i tak nic nie słychać, bo wiatr hula po kamerze i po mikrofonie. Auto kupione. Proszę pana. Auto kupione, 16300. Bony tylko letnie, 2015 roku. Pokazali nam też bony zimowe, tylko że to się odpocząć, nie, że się nie zdawało. Za drogę 400 euro. Dobra, to tyle. Strasznie się to, na razie, cześć.